18 lipca wspominamy świętego Arnulfa, męczennika. Arnulf miał pochodzić z terenów dzisiejszej Belgii i być wychowankiem świętego Remigiusza z Reims. Wraz ze swoją żoną Skarybergą, siostrzenicą Chlodwiga, postanowił żyć we wstrzemięźliwości. Gdy jako pielgrzym przemierzał Tours, obrano go nieoczekiwanie biskupem tego miasta. Z godności tej jednak Arnulf szybko zrezygnował. Potem, według podań, miał na terenie Hiszpanii przyprowadzić do prawdziwej wiary wielu Arian. Gdy wracał, zamordowali go krewni żony, niezadowoleni z tego, że pokrzyżował ich plany dynastyczne. Stało się to ponoć w Yvelines, które przemianowano potem na Saint-Arnulf. Niestety, żywoty, które o tym wszystkim nam opowiadają, są stosunkowo późne i mało wiarygodne. Ponadto takiego biskupa Tours nie wspomina tamtejszy historiograf święty Grzegorz. Arnulfa jednak czczono 17 lub 18 lipca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Arnulf aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.